Siemaneczko, wesołych świąt. No w sumie tyle chciałem powiedzieć. Ogarnąłem sobie dzisiaj garaż. Wczoraj mieliśmy taką wigilię z naszego enduro teamu, że tak powiem. Mega. Wszyscy przeżyli. Dzisiaj już jest wigilia oficjalna. No i co, kurde. Tak jak mówię, niech wam sprzęty chodzą. Ten rok w sumie dla mnie był naprawdę zarąbisty. No tak jak widać, kurde, dwa motocykle mam. W następnym roku będzie albo kładzisz, albo ścig, ale chyba myślę, że kład będzie lepszą opcją. Przeglądając ogólnie statystyki kanału, jestem mega zadowolony i finansowo, i no i ogólnie, kurde, doszło w tym roku ponad 40 tysięcy subskrypcji. No i mało brakuje do 200 tysięcy, więc 2,22 to czy chce, czy nie chce, to 200 tysięcy kanał przekroczy. A to już naprawdę dużo. No i co wam mogę powiedzieć? Dzięki, że jesteście. Niech wam sprzęty chodzą. W sumie, bo to najważniejsze. Kto robi remont, to niech kończy w tym roku, żeby na nowy rok już miał motocykl gotowy. W sumie, jak tak przeglądając cały rok, to trochę w tym roku pojeździliśmy. No nie jakoś strasznie, dużo wyjazdów jakoś nie było, ale na tyle, ile pozwoliła organizacja, bo byliśmy i w Bydgoszczy. No, udało się na Kosiankę chyba mi w tym roku ze dwa razy pojechać. Byliśmy na Uzdowie raz. Coś tam się wyjechało. Mam nadzieję, że w następnym roku trochę więcej tych wyjazdów będzie. Mam tu jeszcze uszczelkę pod ten wydech dla koleżki. Ma przyjechać, bo będzie akurat jechał. Kurde, no, taka wigilia. Mówię, że jaka wigilia, taki cały rok, a mi się udało posprzątać garaż. Ogarnąłem sobie dzisiaj takie sprawy, co tam miałem ten. BM-kę wysprzątałem, bo kurde, wczoraj ekipę porozwozić. Trzeba iść się przebierać w koszulę i zobaczyć, co tam do jedzenia dobrego jest. A kurde, tyle smakołyków, ja to normalnie na jedzenie, na wigilię, to ja pierdzielę, jest masakra. Najem się i pewnie pójdę spać, a jeszcze dzisiaj chciałem wyjechać w jedno miejsce. Na razie, ich wariaty, dzięki, że jesteście ze mną tyle czasu już, bo to 5 lat praktycznie kanał będzie miał w tym roku. No jestem mega zadowolony z KTM-a. Naprawdę 125 w dwusuwie, takie trochę bardziej dodatek. No wiadomo, że ten motocykl będę sprzedawał w nowym roku, ale jeszcze na razie pochodzi, nowe oponki mu się założy. KTM-a zostawiam, bo lepszym motocyklem nigdy w życiu nie jeździłem, więc tutaj nie będę nic zmieniał. No i mam nadzieję, że wpadnie ten kładzisz jeszcze niedługo. Na razie, cho.